Króla Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zanim rozpocznie się Eucharystia, której będzie przewodniczyć śpiewem schola liturgiczna, pielgrzymki, zaśpiewajmy pieśń procesyjną ze wzgórz Częstochowy, rozlega się dzwon, gdzie Polski królowa łaskawy ma tron. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo, Częstochowska Panno Maryjo. Ze wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon, gdzie Polski królowa łaskawy ma tron. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja, Częstochowska Panno Maryjo. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo, Częstochowska Panno Maryjo. Króluje w tym grodzie od wielu już lat i słynie cudami na cały ten świat. Króluje w tym grodzie od wielu już lat i słynie cudami na cały ten świat. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś.
Boś Maryjo, często Królowie, hetmani i lud, pozdrowie i dolę, i pokój, i cud. Szli do niej królowie, hetmani i lud, pozdrowie i dolę, i pokój, i cud. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja, Częstochowska, Panno Maryjo. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja, Częstochowska, Panno Gdy klęska pożoga, nieszczęście i noc, zawisły nad krajem, z obrazu szła moc. Gdy klęska pożoga, nieszczęście i noc, zawisły nad krajem, z obrazu szła moc. A już 376 Gliwickiej, pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Bardzo serdecznie Was witam, kochani. Dobrze, że jesteście. Witam Waszego pasterza, księdza biskupa Jana Kopca, ordynariusza diecezji Gliwickiej. Witamy go serdecznie. Są z nami też kapłani. Chciałem ich przywitać, wasi przewodnicy, na czele z księdzem Adamem Jasiurkowskim, kierownikiem pielgrzymki. Witamy.
księży. Też widać siostry zakonne. Dziękujemy im też za ich posługę i brawa dla was. Witam też oczywiście wszystkich kleryków posługujących. No i was wszystkich, kochani bracia i siostry, którzy przez tyle dni szliście tu, pielgrzymowaliście do Matki Bożej. Brawa dla was, kochani. Mieliście hasło posłani w pokoju. I widzimy Matkę Bożą, która jest w wieczerniku, kiedy przychodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych, no bo dla Niego nie ma przeszkód, żeby do człowieka przyjść. I Jezus daje im swój pokój, żeby ten pokój później nieśli dalej, bo wysyła ich, posyła ich. Bo skutecznie można obdarować pokojem tylko wtedy, kiedy samemu się go doświadcza od Chrystusa, który przychodzi. I tego wam życzę tutaj na Jasnej Górze, spotkania z Matką i tego błogosławionego pokoju, który przynosi Jezus. Że kiedy wrócicie już do swoich domów, żeby każdy, kto was spotka, spotkał w was Chrystusa i ten pokój w waszym sercu. Tego doświadczenia pokoju i miłości wam życzę. I taka wstawka. Bardzo pięknie śpiewaliście. I że słychać tutaj u góry was z dołu, którzy śpiewacie. I pół roku temu otrzymałem takie nagranie kolęd z Gliwic, z parafii świętego Bartłomieja. To były lata 80. I jak tam jest na nagraniu, jak ludzie śpiewają, jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem, żeby tak głośno ludzie śpiewali. Jesteście znani z tego, że pięknie włączacie się w liturgię i też chwała wam za to. Bóg zapłać. Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi kochani, cel zawsze kończy wszystkie wysiłki, które podejmujemy na różny sposób, w różnej mierze, ale radość z dotarcia do celu jest zawsze czymś nieopisanym i zawsze nadaje ton, ale także i sens naszemu życiu. Jasna Góra Zwycięstwa, dom naszej Matki Królowej, jest dzisiaj także pięknym celem, do którego cała nasza diecezjalna pielgrzymka dotarła. Dziękujemy drogim ojcom Paulinom za służenie nam tutaj, za serdeczne słowo powitania i za trwanie razem z nami na wszystkich modlitwach, które zanosimy przez dobre ręce Maryi do jej Syna Jezusa Chrystusa. Z radością więc, kochani, rozpoczynamy tę Eucharystię dziękczynną, wdzięczną na podsumowanie tego wielkiego wysiłku, który towarzyszył wam od naszych domów w diecezji gliwickiej aż do celu, który osiągnęliśmy. Abyśmy jak najgodniej stanąć mogli przy Bożym ołtarzu, najpierw spójrzmy na siebie i bardzo gorąco i szczerze przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, usławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij rany nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest znany, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźmy, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swoje miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Godzien
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, o cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, drodzy pielgrzymi, razem z przewodnikami, księżmi posługującymi, ale przede wszystkim z dobrymi intencjami, którzy na Jasnej Górze Zwycięstwa widzicie swój cel, z którego wraca się zawsze umocniony i zawsze spoglądającym człowiekiem bardziej pomyślnie, pozytywnie, z większym uśmiechem na ustach, aby być zaczynem nowego dobra w naszych środowiskach, wszędzie tam, gdzie dobry Bóg nas posyła.
To jakby, moi kochani, ilustracja tego bardzo ważnego elementu, który tutaj na Jasnej Górze rozbrzmiewa niemal przez cały rok. Bo wszyscy z wdzięcznością tutaj przybywającym widzą dobre oczy, dobrą twarz, pomocne ręce naszej Matki Królowej. Ta scena, którą dobrze znamy, bo słyszymy ten fragment Ewangelii dosyć często w ciągu roku liturgicznego. Ta scena wystarczyłaby sama, gdyby tylko chodziło o sylwetkę Maryi, Matki Jezusa. W tym zachowaniu się jej wobec wielkiego majestatu Syna Bożego zawiera się to wszystko, co jest niezbędne, by być dobrą służebnicą Boga i by być człowiekiem, który całe swoje życie podporządkowuje większym sprawom niż tylko zwykłe, codzienne życie. Bo atmosfera wesela przez wszystkie wieki zawsze jest napełniona radością i satysfakcją, bo do tego się na ogół wszyscy dłużej przygotowują. A jednak zdarzyło się tak jak tutaj, w Kanie, i ujawniła się Matka naszego Pana z tym ogromnym zaufaniem. Jakby z tyłu, jakby z boku patrząc, widziała dokładnie wszystko, co mogło się wydarzyć. Zróbcie wszystko, co Syn mój powie. Szukamy pokoju, tego wewnętrznego, który przecież budowany jest na różnych podstawach, z różnych powodów. Tak jak i wojna wypływa z różnych powodów, nie zawsze logicznie ułożonych, nie zawsze mających wpływ na to, żeby coś wielkiego stworzyć, coś nowego dokonać, poprowadzić ludzi do czegoś, co obdarowuje, co owocuje dobrem. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój powie. Jest w tym niezwykły, bardzo ważny impuls, który, powiedzmy sobie, moi kochani, to bardzo szczerze, nie zawsze wspólnocie Jezusa Chrystusa towarzyszy na wszystkich naszych drogach. Ile razy zwracamy się tylko i wyłącznie, aby cokolwiek otrzymać i aby większego wysiłku w to nie wkładać. Tymczasem zaniepokojeni, którzy mogli się spodziewać, że piękne wesele może być dosyć tragicznym wydarzeniem, pełnym pomyłek, jednak zrozumieli, że trzeba także współpracować. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Nie usiądźcie i Syn mój za was wszystko zrobi. Wy z moim Synem współpracujcie. Znamy to, moi kochani, i jestem przekonany, że każdy z nas, który naprawdę bardzo szczerze zabiega o to, aby życie swoje uczynić pożytecznym, zawsze pełnym obdarowywania siebie wzajemnie, na taką scenę musi odpowiedzieć tylko radosnym potwierdzeniem. Tak, Panie, będziemy czynić wszystko, cokolwiek Ty nam powiesz. A tą, która podpowiedziała tę dobrą intencję, jest Maryja, Jego Matka, która dokładnie wszystko wie, bo ona zna nas wszystkich i wie, czego nam potrzeba. Jest to dla nas ogromne wsparcie na drogach naszego życia. I tak jak każda pielgrzymka zmierzająca do pięknego celu posiada różnego rodzaju etapy. Od radości, przez zmęczenie, przez niekiedy i rozczarowanie, że nie jest tak romantycznie, jakby nam się wydawało, ale wszystko przybiera inny kształt, kiedy jesteśmy u celu. Naród wybrany żył także wspaniałym odwiedzaniem świętego miasta Jeruzalem. Zawsze wstępowano z radością i z uśmiechem, bo była to stolica
stolica ducha, stolica, gdzie Pan przemawiał i gdzie Panu składało się ofiary, ofiary serca, ofiary wszystkich wysiłków, które trzeba było podjąć, aby do czegoś wspanialszego zmierzać i dążyć. Tak samo i my jesteśmy dzisiaj pełni radości, że wstępujemy w te piękne przybytki, które są mieszkaniem Boga i mieszkaniem tej, która na Boga wskazuje. Gliwicka tradycja jest niezwykle piękna i dajemy o tym świadectwo każdego roku. Przenosimy się myślą niezwykle dziękczynną, że Gliwice od 1626 roku pielgrzymują, szukając pomocy, szukając także wsparcia. I Maryja już wtedy, kiedy wojska w czasie wojny 30-letniej, które na Górnym Śląsku pustoszyły poszczególne miasta, wioski, paliły wszystko, co na swojej drodze spotkały, Maryja powiedziała cicho: ufajcie, ja jestem z wami. I rzeczywiście, kiedy pielgrzymi gliwiccy w 1626 roku wrócili, wojska odeszły i miasto mogło odetchnąć. Od tego momentu ślubowano, że mieszkańcy Gliwic będą na Jasną Górę się udawali każdego roku. To piękny hołd, jaki mieszkańcy Gliwic, pamiętajmy, Górny Śląsk wtedy był przecież częścią Imperium Habsburgów, nie należał do Królestwa Polskiego. Wybrać się przez kordon graniczny nie było łatwo, zwłaszcza, że na Śląsku panowała straszliwa wojna. I przestrzegano tego. I tego ślubu dokonywano, jak tylko możliwości były. Pewnie trzeba było także w niektórych okresach niestety przerwać tę tradycję, ale nie z zaniedbania, nie z lenistwa, nie z braku wiary, ale ze względu na zewnętrzne okoliczności. Ale tradycja była i zobowiązanie istniało i my do tego nawiązujemy. I od 31 lat, kiedy istnieje diecezja gliwicka, jako diecezja także pielgrzymujemy i uważamy wszyscy razem, i wy, kochani siostry i bracia, i osoby życia konsekrowanego na naszej diecezji będące, i kapłani, i biskupi, wszyscy jesteśmy przejęci tym, że mamy pomoc i obronę, że mamy do kogo się zwrócić, zwłaszcza w momentach, kiedy nam trzeba wsparcia, kiedy trzeba także wzmocnienia naszej wiary, kiedy trzeba także otworzyć oczy z pełną nadzieją, że pomoc przyjdzie, by tym bardziej zakwitnąć mogła miłość między nami, która jest warunkiem pokoju, która jest warunkiem rozwijania się, spoglądania z nadzieją w przyszłość, że będzie dobrze, jeżeli my tylko warunków dotrzymamy. Za 4 lata przypadnie 400 lat już, jak gliwiccy wierni zdążali na Jasną Górę Zwycięstwa. Niech to będzie czas, moi kochani, kiedy podejmiemy głębsze rozważania, kiedy może w historycznych zapiskach będziemy dochodzili do jeszcze bardziej budujących szczegółów przez wieki, bo 400 lat to jest bardzo długi czas. Tam odnajdziemy ślady Boga, a tymi śladami kroczy także Maryja, Matka naszego Pana. I to jest powód, że dzisiaj po raz kolejny już jako diecezja jesteśmy z radością tutaj zgromadzeni. I dzisiaj wszystkim, kochani siostry i bracia, dziękujemy bardzo gorąco w imieniu całej diecezji naszej, że ten trud podejmujecie, że wszystko, cokolwiek w życiu czynicie, łączycie z tajemnicą, z tym misterium wielkim obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu, że odkrywacie na nowo wielkie skarby, które się kryją w zasadach naszej wiary, które pokazują, jak dobry drogowskaz
drogę do właściwego celu. Za to z całego serca, z tego miejsca bardzo gorąco wam wszystkim dziękuję w imieniu całej naszej diecezji. I życzyłbym nam wszystkim, bez wyjątku, moi kochani, abyśmy to doceniali, że ogarniamy wszystkich, bez wyjątku naszych mieszkańców, wszystkich tych, którzy tworzą Kościół Święty, żywy i praktykujący, jak i tych, którym trudno zbliżyć się do Jezusa Chrystusa. I kto wie, czy nie trzeba nam się bardziej jeszcze wsłuchiwać w te słowa, które na pewno płyną z ust Maryi, może cichuteńko, może z dużym takim szacunkiem, by nikogo nie urazić. Róbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Nie odczuwajcie tego jako ciężar. Nie odczuwajcie tego jako przykład czy sposób jakiegoś krępowania. Ale czyńcie tak, bo tylko tą drogą dojdziecie do celu. Celu pięknego, wspaniałego. Do celu pełnej dojrzałości w człowieczym posługiwaniu drugiemu człowiekowi. Bo tworzenie wspólnoty, moi kochani, to najpiękniejsza rzecz, którą sobie można wyobrazić. Że nie jesteśmy sami, że nikt z nas nie jest odrzuconym, nikt z nas nie jest gdzieś na marginesie tylko postawiony, zapomniany i w końcu bardzo, bardzo zmartwiony. Ale że wszyscy idziemy razem jednym pięknym, szerokim traktem, który wyznacza nasza wiara, a zwłaszcza obecność naszego Pana, który także przyprowadził nas na jasną górę zwycięstwa. Bądźcie, moi kochani, takimi apostołami. Trwajcie w tym i przynoście dobre owoce swojego życia, aby to, co było od samego początku, kiedy naród wybrany dopiero stawiał swoje pierwsze kroki, zasadą szczęścia, zasadą zwycięstwa, by to było także i naszym udziałem. Życzę wam, moi kochani, tu, na tym świętym miejscu, z całego serca. Niech tak się stanie. Amen. Po wysłuchaniu Bożego Słowa, moi kochani, teraz Bogu Miłosiernemu, który z miłości przeznaczył nas dla siebie, przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej przedstawmy prośby i błagania całego Kościoła, a w szczególności pielgrzymów jasnogórskich z naszej gliwickiej diecezji, którzy wznoszą ku niebu swoją modlitwę. Módlmy się, by Pan dał żywą wiarę i miłość wszystkim wiernym naszej diecezji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, by Pan powoływał i umacniał głosicieli Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, by Pan dotknął swoją miłością serca przepełnione nienawiścią i żądzą zła. Módlmy się o łaskę opamiętania dla odpowiedzialnych za nieszczęście wojny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, by Pan miał w swojej opiece dobrodziejów naszej pielgrzymki i tych, którzy wsparli nas w drodze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, by Pan spełnił intencje, z jakimi podjęliśmy trud pielgrzymki, jeśli tylko są dla nas dobre. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, by Pan przyjął naszą miłość i oddanie do Maryi, którą sam bardzo umiłował i pomógł nam być w codziennym życiu jak ona, Jego pokornymi sługami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, prosimy Cię pokornie, przyjmij nasze prośby, w których zawierają się pragnienia i niepokoje człowieka naszego wieku. Wejrzyj na nie łaskawie i racz je wysłuchać za wstawiennictwem Maryi w niebo wziętej przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
przyszedł zbawić. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udzielaj nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, niebo co niech losa i ziemia nawet Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w niebie pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem tego miejsca Wacławem, obecnym wśród nas biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obda
darz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kalisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kalisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kalisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za chwilę kapłani z Najświętszym Sakramentem udadzą się na plac przed szczytem, dlatego powstajmy na swoich miejscach. Komunia Święta będzie udzielana przy chodniku, począwszy od figury Maryi Niepokalanej w kierunku wałów jasnogórskich oraz przy wałach jasnogórskich. Trwajmy w dziękczynieniu i uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że objawił nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który stał się dla nas pokarmem dającym życie wieczne. Panie, Ty nam dajesz całą krew. O Panie, Ty nam dajesz.
przez Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego. Niech będzie chwała na wieki wieków. Amen, amen, alleluja, alleluja. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen, amen, alleluja, alleluja. I bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen, amen, alleluja, alleluja. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli. Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego, niech będzie chwała.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Siądźmy. Na sam koniec naszych Eucharystii tutaj na Jasnej Górze zawsze są podziękowania. Dzisiaj, gdy szliśmy tą pielgrzymką, mamy taką małą rocznicę 30. tej pielgrzymki. Ta pielgrzymka wcześniej, można powiedzieć, była troszkę jako warszawska. Była też ta ślubowana, gliwicka, powstała nasza diecezja. I teraz mamy właśnie 30. pielgrzymkę gliwicką. Dlatego chciałbym zaprosić tutaj dzisiaj do podziękowania księdza, który, można powiedzieć, rozpoczął też to gliwickie pielgrzymowanie diecezjalne, który też tutaj budował tą pielgrzymkę gliwicką i był na każdej przez 30 lat, księdza Henryka Bardosza, aby złożył podziękowanie naszemu księdzu biskupowi. Zostałem wywołany do tablicy 30 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy tą naszą pielgrzymkę. Wydawało mi się, że jestem jeszcze młody i piękny. Teraz świeży biskupie zostało tylko piękny. Dobiega końca 376. pielgrzymka ślubowana, 30. pielgrzymka gliwicka. Nieśliśmy to hasło w sobie, pokój. Tak jak ksiądz biskup zaproponował, abyśmy modlili się o pokój dla świata, pokój dla Ukrainy, ale abyśmy modlili się również o pokój w naszych rodzinach, pokój w naszych sercach. Nieśliśmy to hasło i modliliśmy się tak rzetelnie przez grupę z różańcem w ręku. Każdy z nas, oprócz tych indywidualnych modlitw, zanosił tą główną intencję. Dlatego też chciałbym w imieniu pielgrzymów, w imieniu kapłanów, osób życia konsekrowanego i pielgrzymów, którzy w tej pielgrzymce uczestniczyli, podziękować Tobie, księże Janie, księże biskupie, nasz ojcze. Czuliśmy się z Tobą na tej pielgrzymce bezpiecznie. To nie tylko ta jedna, jedyna pielgrzymka, w której uczestniczyłeś razem z nami, w której ukazywałeś nam, w jaki sposób mamy przemieniać swoje życie, na jakich wartościach to życie budować. Chciałbym podziękować Tobie za trud Twojego pielgrzymowania, za to, że byłeś, jesteś i będziesz z nami. Tworzyliśmy przez te kilka dni małą rodzinę, rodzinę pielgrzymkową, ale tą rodzinę wyrwaną z tej pięknej rodziny, której na imię diecezja gliwicka, której Ty jesteś ojcem. Dlatego też modliliśmy się za Ciebie, za biskupa Andrzeja, biskupa seniora Jana. Dziękowaliśmy za dar Twojej obecności, za dar przewodniczenia i ukazywania nam, gdzie jest nasza droga. Powierzaliśmy opiece Maryi Ciebie i wszystkie Twoje sprawy. Sprawy Twojej, ale i naszej diecezji. I kończąc tą pielgrzymkę, obiecujemy, że w dalszej ciągu będziemy modlić się za naszą małą ojczyznę. Będziemy modlić się za Ciebie, naszego Ojca, i za diecezję gliwicką. Niech Pan Bóg Tobie błogosławi, a Maryja otacza tym pięknym płaszczem miłości. Szczęści Boże i Bóg zapłać za wszystko.
po tym pięknym podziękowaniu aż trudno zabrać głos. Także na początku dziękowaliśmy naszemu księdzu biskupowi Janowi za jego obecność na tej pielgrzymce. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach również będziemy mogli tutaj i gościć księdza biskupa. I chciałbym też podziękować wszystkim tym, dzięki którym ta pielgrzymka mogła się odbyć, którzy tutaj naprawdę włożyli wiele serca, trudu, właśnie wiele sił swoich, aby brat z siostrą mógł pięknie pielgrzymować, a także i bezpiecznie. Dlatego też serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim kierownikowi trasy, księdzu Tomaszowi Wieczorkowi. Serdecznie mu dziękuję razem z grodem wszystkich 30 porządkowych. Dziękujemy za to prowadzenie, szczególnie w trudnych miejscach, szczególnie przy wyjściu z Gliwic, gdy zazwyczaj jakiś remont jest i trasy się zmieniają. Wiemy, że jak jest duży ruch, to też dużo kierowców, którzy no może nie są zbytnio spokojni. Dziękujemy za to, że mogliśmy tu dotrzeć. Posłani w pokoju Chrystusa, to było hasło, które nam towarzyszyło, ale dzięki pracy jednego kapłana mogliśmy też właśnie rozważać w naszych grupach i konferencje. On też przygotował różnego rodzaju modlitwy, abyśmy w jednym duchu, wśród jednych takich modlitw szli na tym pielgrzymim szlaku. Dlatego też serdecznie dziękuję za przygotowanie programu duchowego księdzu Grzegorzowi Lepierzowi. Dziękuję za przygotowanie oprawy liturgicznej księdzu Krzysztofowi Czernerowi. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli służbę przy ołtarzu. Klerykom, wszystkim ministrantom, lektorom, pielgrzymkowym muzykom starającym się o oprawę muzyczną z Holi na czele z Anną. Wielkie i serdeczne podziękowania dla tych, którzy w grupach tworzyli ten klimat modlitwy, ci, którzy wygłaszali te konferencje, którzy czuwali nad całą grupą, a więc wielkie podziękowania księżom przewodnikom. Waszej pracy pomagali także klerycy, ale i siostry zakonne, które tutaj pięknie towarzyszyły w naszej pielgrzymce. Dziękujemy wam, siostry, za waszą obecność, modlitwę i pomoc w prowadzeniu pielgrzymki. Dziękujemy wszystkim służbom, tym naszym tutaj pielgrzymkowym, które nam pomagały w przeprowadzeniu tej pielgrzymki. Przede wszystkim służbie medycznej, panu Tomaszowi, zespołem medycznym z Pogotowia i z Kula w Zabrze, a także księdzu Rafałowi Przybyle i panu Markowi. Służbie ekologicznej, dbającej o to, by pielgrzymka zostawiła po sobie dobry ślad, bez żadnych śmieci, a dbali o to Beniu i jego pomocnicy. Służbie gospodarczej, która pilnowała tego, abyśmy na postojach nie uschli spragnienia, a więc Ilianie, Piotrowi i Gabrieli, a także Maciejowi. Grupie medialno-informatycznej Kamili, Adamowi, Wiktorii. Dziękujemy za przygotowanie strony internetowej i materiałów graficznych Marcelemu. Za wszelką rejestrację i pomoc przy pielgrzymce Agacie. Pielgrzymka idzie wśród ludzi, stąd dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli po drodze, księżom proboszczom, wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów na nocleg, także i policji, różnym władzom, nadleśnictwu, dyrekcji szkół, dzięki którym ta pielgrzymka była możliwa i tak pięknie mogła być zrealizowana. Kończąc, dziękuję wam wszystkim za ten trud wspólnego pielgrzymowania. Było nas, można by powiedzieć, prawie 1000, ale tak naprawdę około 900 osób. Za waszą obecność, za też dyscyplinę na pielgrzymce, a przede wszystkim za wasze modlitwy. Wielkie Bóg zapłać wszystkim za wszystko. Za rok znowu spotkamy się na pielgrzymce, dlatego was już dzisiaj serdecznie zapraszam. Musimy troszkę odbudować nasze siły, które przez 2 lata pandemii troszkę osłabły. Dlatego na ten rok zadanie dla każdego, aby z sobą wziął kolegę, koleżankę, brata, siostrę. Wtedy nas będzie więcej,
jakbyś za rok było nas 2000, to w ogóle było super, ponieważ za 4 lata, tak jak już ksiądz biskup wspomniał, będzie piękna, okrągła rocznica, piękny jubileusz 400 lat od pierwszej pielgrzymki gliwickiej. Zapraszam was serdecznie, spotkajmy się także za rok i zachęćmy do tego pielgrzymowania nasze rodziny, naszych przyjaciół. Bóg zapłać wszystkim. Kochani, ksiądz Adam, wszystkim dziękuję, sobie nie podziękuję. Pozwólcie, że w waszym imieniu i swoim też podziękujemy naszemu przewodnikowi, księdzu Adamowi. On do tej pielgrzymki przygotowuje się już od kwietnia i to nie tylko na papierze. Jeździ na rekolekcje, buduje swoją wiarę, żeby potem też tą swoją wiarą i optymizmem nas wszystkich tutaj zarażać i bezpiecznie prowadzić do Maryi. Adamie, dziękujemy ci za twój trud i za twój wkład w to nasze pielgrzymowanie. Pan Jezus powiedział do swoich apostołów: słudzy nieużyteczni jesteśmy, zrobiliśmy wszystko, co zostało nam zlecone. Ta pielgrzymka wyrasta ponad to, co powinniśmy zrobić. Zrobiliśmy coś więcej. Ja też się dołączam do tych wszystkich podziękowań. Włączam także bardzo serdecznie ojców Paulinów, którzy tutaj nas przyjmują każdego roku i którzy z cierpliwością pokazują nam, że właściwy cel to Matka naszego Pana, której oni tutaj posługują od przeszło 600 lat. Niech dobry Pan wszystkich was, moi kochani, teraz ogarnie swoją miłością i niech swoim błogosławieństwem wzmocni na wszystkich dalszych drogach waszego życia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Jasne, czas. Zapraszamy